Witam ponownie, z tej strony Fan City, a to kolejny odcinek z gry Cities Skylines. Na początku kilka nowości, o których wspierający wiedzieli już nieco wcześniej, także zachęcam do wspierania kanału, aby nie przegapić wszystkich nowości. Otóż zmieniłem sobie procesor oraz płytę główną. Postanowiłem posmakować w końcu AMD, bo nigdy nie miałem. Zamieniłem sobie na Ryzen 7 5800X3D, więc filmy będą w jeszcze lepszej jakości. A jeżeli chodzi o płytę główną, to jest to Asus ROG Strix B550F Gaming, więc też taka w miarę fajna płyta. Daję Wam wszystkie dokładne nazwy w opisie. Pokażę Wam też, jak wygląda u mnie zużycie pamięci RAM podczas ładowania Cities Skylines, bo może to kogoś interesuje. Mam 32 giga i prezentuje się to właśnie w ten sposób. No powiem Wam, że zużycie jest naprawdę mega duże przy takiej ilości modyfikacji, obiektów, więc no radzę mieć też sporo pamięci. 8 giga może być ciężko, 16 już troszkę lepiej. No a najlepiej to 32, jeżeli oczywiście gracie na modach, moi drodzy. Też mamy malutką nowość w mieście. Otóż zamieniłem sobie to skrzyżowanie na autostradzie, ten zjazd. Mamy teraz w ten sposób. Wydaje mi się, że prezentuje się znacznie lepiej niż ten poprzedni. Taki bardziej realistyczny jest moim zdaniem. Porobiłem te wszystkie tutaj zakręty dużo bardziej łagodne. Tak samo same te rampy zjazdowe. Użyłem również nabrzeży, aby nie było tej ziemi widać. Wszystkie zakręty również są porobione bardzo łagodnie. Zobaczcie, dużo lepiej. Nawet w tym miejscu możemy sobie zrobić, myślę, taki zjazd z autostrady jak w Cities Skylines 2. Pokażę Wam za chwilę jak. Wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. A ja zabieram się za budowę. Weźmiemy sobie drogę czteropasmową, zamienimy sobie ten oto kawałeczek tu i tu, przypuśćmy. Teraz Node Control, musimy tą drogę wyrównać do tego, do tej krawędzi. Więc bierzemy sobie Shifta, klikamy z Shiftem ten guzik, tą kropkę i tą kropkę, żeby się wyrównała. Tak samo robimy sobie tutaj w tym miejscu oraz robimy sobie to w tym miejscu. Mamy teraz drogę prawie że idealnie na wprost i dzięki czemu mamy teraz taki dodatkowy pas jakby rozbiegowy. Możemy to sobie jeszcze modyfikacją Intersection Marking Tool zrobić takie bardzo fajne pasy. Z Shiftem trzymamy, żeby robiły się ciągłe linie. Zrobimy sobie je w ten sposób. Również tutaj oraz tutaj. A tu już mogą być takie zwykłe przerywane. Jeszcze Ctrl Shift F, żeby zaznaczyć te trzy punkty. I zrobimy w tym miejscu szewrony. One są tutaj, proszę bardzo. Możemy sobie je obrócić, żeby wyglądały. No chyba tak będzie najlepiej. I teraz naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie. Zjazd mamy też troszkę bardziej łagodny. I specjalny pas rozbiegowy. Tutaj bym sobie jeszcze usunął te strzałki, bo to jest totalnie niepotrzebne, jakby nie ma innej możliwości jazdy niż na wprost. I również możemy sobie w tym miejscu użyć tego malowania pasów, żeby to lepiej się prezentowało. Tu, tu oraz tu. Jeszcze możemy sobie zrobić takie strzałki, że uwaga, zjazd na ten lewy pas, ale myślę, że niepotrzebne to jest. Prezentuje się teraz, myślę, o wiele, wiele lepiej. Moi drodzy, w tym odcinku będziemy sobie robili tramwaje, o których mówiłem w odcinku poprzednim. Tramwaje już sobie robiliśmy w dwójce. No, każdy wie, jak to wyglądało. Jeżeli nie, to zapraszam do filmu, macie w prawym górnym rogu. Na początku ja sobie jeszcze poprawię troszeczkę tą pętlę, żeby te tory były równolegle do tej drogi, która jest niżej. To będzie, myślę, trochę lepiej wyglądało. W ten sposób, znacznie lepiej. Tutaj widzę, że jest to w miarę spoko, ale odrobinkę można by to przesunąć w ten sposób, żeby ten zakręt mi troszkę lepiej wyszedł. I ten z tej strony również. Ok. Tu jest chyba wszystko w miarę git.
dobra. Także mamy to ogarnięte. Też dzięki temu zmieścimy sobie w tym miejscu jeszcze kolejny tor, kolejny peron, jak będziemy robili jeszcze jedną linię w tamte rejony. Bo też bym chciał coś tutaj zrobić i puścimy sobie w tym odcinku też tory tutaj. Jakoś przejedziemy przez to miasto. Zobaczymy. Na razie jeszcze sobie tutaj takie malutkie poprawki zrobię. Między innymi tutaj, bo to jest troszkę ten przejazd taki za bardzo rozwlekły. Ja sobie go pozwolę odrobinkę zmniejszyć, tak wiecie, żeby był nie tak bardzo rozlazły. Zrobimy sobie go coś w ten sposób. I tu jeszcze możemy sobie tą drogę zrobić, o, żeby te pasy i ten pas zieleni, żeby był troszkę bliżej, żeby to lepiej wyglądało. Coś takiego daje mi się dużo lepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie będziemy mieli tutaj przejść dla pieszych pod takim dziwnym kątem oraz sygnalizację. Coś w sumie, no byłoby spoko mieć taką takie sygnalizację, ale chyba nie. Zobaczymy, jaki będzie ruch. Najpierw sobie to włączymy. Nie potrzebujemy jej również tutaj oraz tutaj. Po co mi to? Tak samo tu. Jest to moim zdaniem bezsensowne w takich miejscach, gdzie ten ruch nie jest jakiś mega duży. Dobra, teraz żeby to jeszcze też lepiej wyglądało, to sobie musimy oczywiście to wyłączyć, bo mam znowu kurcze drzewa w torach. Musimy teraz to troszeczkę wygiąć i chyba jest git. Bardzo łagodny łuk tutaj wyszedł, więc spoko. A tutaj sobie to odrobinkę zamienimy. Ten tor pójdzie troszkę inaczej. Puścimy sobie go tu od razu na wprost. Też pomiędzy tymi wszystkimi torami będą drogi sobie szły, więc to będzie wyglądało, myślę, całkiem fajnie. Dobra, 108, weźcie mi te, we mi to. Te linie pomocy. Tu jest zbyt dużo okienek. Ja się gubię powoli w ten sposób. I tory puścimy sobie również w tamte rejony gdzieś, jakoś tu. To sobie musimy stąd wywalić ten maszt. Polecimy tu może w drodze w sumie, bo nie będę burzył budynków, bez przesady. Puścimy sobie tor w drodze, jakoś tędy. Tu możemy sobie dopiero na bok zjechać i gdzieś tam dalej puścimy, więc to jest całkiem spoko. Dajcie mi tor, który będzie sobie szedł jakoś tak, o. Idealnie nawet przejadę, więc spoko. W ten sposób, aż się droga zbugowała. I teraz tą drogę na razie gdzieś dotąd, bo musimy się jeszcze tak połączyć, na pewno z tamtą stroną, może właśnie w tym miejscu, żeby był łącznik z tą oto pętlą. No i oczywiście jeszcze musi być połączenie z drugą częścią, czyli dokładnie w ten sposób. Tylko to mi się troszkę zepsuło, ale Movit myślę, że pomoże. Pomoże? Czy nie pomoże? Musi pomóc. Oczywiście. Zawsze pomoże, o każdej porze. Mój Boże, o matko, jaka mi się dziura zrobiła. No, wzięli, załatali piaskiem czy jakimś, nie wiem, aż trawa wyrosła. Można by to poprawić tym. Odsuniemy odrobinkę. O, teraz lepiej. To sobie jeszcze też zrobimy tak bardziej może w ten sposób. Tutaj jest całkiem dobra, tylko sobie jeszcze powyłączam w tych no, miejscach przejścia dla pieszych. Przejścia nie, te strzałki, matko. W sensie te tory, takie dziwne. Tu jest bardzo łagodnie. I tutaj też sobie użyjemy tego moda. Tylko oj, tutaj zapomniałem jeszcze. Nie użyłem sobie modyfikacji Movit, żeby to troszkę ruszyć. I mi się przez to zrobiły tory w torach. Zawsze trzeba tak leciutko musnąć, albo troszkę bardziej leciutko. O, żeby te tory się naprawiły, bo one mają jakieś takie dziwne problemy, jak się to właśnie robi z modami. Kto by się spodziewał? O. Teraz dobrze, teraz będzie bailando. Teraz będzie dobrze. Tu sobie robimy w ten sposób, robimy sobie w ten sposób. Tu jest bardzo łagodnie, to mnie mega cieszy. Teraz możemy sobie już bez problemu usunąć stąd te takie niepotrzebne jakieś tory. Tu lecimy tylko na prosto, tak samo w tym miejscu. Tak samo na drodze, tylko tu musimy trzymać shifta, żeby to zrobić. Lecimy tylko i wyłącznie na wprost, tutaj również tylko na wprost. To samo sobie jeszcze zrobimy tutaj, żeby nie było mega dziwnych torów. Ok, no i zobaczcie, teraz prezentuje się to znacznie lepiej. Nawet z kamery pierwszoosobowej
piękne rozjazdy, równiutkie, no troszkę tam może teren, ale sobie to za chwilkę ogarniemy, żeby było ładnie równo. Tak samo tu pięknie, piękne tory, super, bardzo ładnie. W ogóle bardzo to miasto fajnie z tej kamery wygląda. Ja sobie może tak odrobinkę przejdę, dojdziemy może na dworzec, przypuśćmy. Ej, bardzo to fajnie wygląda. Pójdziemy sobie tutaj tą główną drogą, kolorowo, piękne drzewka, ludzie chodzą, autobusy jeżdżą, bloczki już widać, chyba to, żebym to przeszedł. Pójdziemy teraz w prawą stronę, tutaj, okej, przejdziemy, okej, nie potrąciło mnie nic. Mamy tutaj tramwaj, tam mamy dworzec autobusowy, tu jest, widzę, masę osób, którzy oglądają pomniki kosmitów, którzy przyjechali do miasta, postawili swoje pomniki, swoje podobizny. Oj, tu jest trochę krzywo. To trzeba będzie naprawić. Ta kamera jest spoko, szczerze mówiąc, bo można takie, wiecie, różne tutaj patrzeć rzeczy, czy jest krzywo, czy prosto. No, tylko właśnie z tej perspektywy dużo bardziej to widać, że coś jest no, nie za bardzo prosto, niezbyt, wiecie, pod fajnym kątem. No i jesteśmy, moi drodzy, już koło samego dworca. I bardzo to fajnie wygląda. Może pójdziemy sobie jeszcze do Lidla na szybko, bo tutaj jest tuż obok. O, już go widać. Ładnie. To jest dosyć wąska ta ścieżka, no ale jest. Dobra. I jesteśmy, moi drodzy, w Lidlu. Patrzcie, jakie to fajnie wygląda. Bardzo fajne osiedle. I tam w ogóle ten radar. Jakie to jest wielkie z tej perspektywy. Łomatko jedyna. Ej, powiem wam, taki widok mieć z okna. O, tu w ogóle odbudowało mi się coś, o czym zapomniałem. Oj, to jest dość ważne, te zbiorniki na wodę, gdyby wody brakło nagle. I chyba jeszcze, o, jeszcze widziałem w tym miejscu wieżę, niech będzie. Dobra, także mamy to ogarnięte. Teraz połączymy sobie te tory tutaj, żeby też były już pod wszystko dobrym kątem. Tutaj jakoś tak, w ten sposób, może jeszcze odrobinkę do przodu. I zrobimy tutaj w miarę łagodny zakręt. Pyk, no, no powiedzmy. Można by to troszeczkę do przodu. Jeszcze do przodu. O, niech będzie w ten sposób. Ok, także tutaj mamy to mniej więcej ogarnięte. Jeszcze zrobimy sobie w tym miejscu. I tutaj mam pomysł, żeby też zrobić, myślę, jakąś pętlę, taką troszkę większą. Żeby z tymi torami jeszcze może pójdziemy w tamte rejony gdzieś. Będzie jakaś linia, także żeby tak było, wiecie, na przyszłość. Tą pierwszą linię puścimy sobie gdzieś tutaj do tych bloczków, do tej wielkiej płyty. Także tam się to będzie kończyło, a tutaj sobie to na razie po prostu zrobimy taką pętlę, która będzie już na zaś, tak to się mówi. Niech będzie gdzieś dotąd, tutaj gdzieś dotąd. I robimy sobie łagodny łuk. Mamy tutaj łuki. Dobra, także to jest całkiem git. Tutaj sobie zrobimy teraz tor pod takim kątem. Myślę, tu czy tu? Może tutaj, to sobie oddalimy w ten sposób. No lepiej, żeby to łapało się tak, wiecie, nie w ten sposób, tylko lepiej, żeby to było tak, bo to później lepiej jest wygiąć, szczerze mówiąc, więc niech to będzie w ten sposób. Tutaj polecimy sobie z tym od razu na wprost, na razie gdzieś dotąd. Tu jest troszkę, widzę, ten taki teren niezbyt równy, ale to troszkę, myślę, może być lekkie takie górki, dolinki. Tu sobie to zrobimy w ten sposób, także mamy już możliwość jakby tylko przejazdu w sumie. Jeszcze muszą być jakieś możliwości, żeby stąd zawrócić. Zrobimy sobie taką możliwość i tutaj na przykład tu jest węzeł, tak? No to można sobie złapać gdzieś w ten sposób. I to też gdzieś tutaj. Okej. Dzięki temu to prezentuje się całkiem spoko. Nawet za bardzo nie musimy tych torów wyginać. Troszkę w tym miejscu się, widzę, zepsuło. Także to wystarczy tak odrobinkę musnąć i już jest dobrze. Tutaj jest git. Nie jest git. Tu mi się trochę zepsuło. I tutaj chyba jest już git. Dobra. Także teraz musimy koniecznie użyć sobie Node Control, żeby to naprawić. I też sobie zrobimy tutaj nachylenie, żeby te tory się ogarnęły, żeby nie było takich dziwnych wzniesień pod dziwnymi kątami również. Proszę bardzo. Tutaj również nachylenie. Tory są dobrze zrobione.
nic tam się jakoś nie buguje dziwnie, więc to jest też na duży, duży plus. Nachylenie użyjemy, tutaj również nachylenie i tutaj też nachylenie. No tutaj ten teren taki jest znacznie, wiecie, znacznie łagodniejszy. No i też musimy pousuwać te niepotrzebne tory. Widzę, że mamy tu jakieś dziwne rozwarcie na tych torach. Musimy to sobie naprawić. Jak sobie weźmiemy to i wyrównamy, to teraz tory prezentują się znacznie lepiej. Musimy też to sobie zrobić w tym miejscu, z tego co widzę, i tutaj chyba też tak. Dzięki temu tory będą idealnie równe. No tu jest faktycznie trochę stromo. Nie ukrywam. Czemu to jest tak stromo? Może to się jakoś naprawić bardziej? No, patrzcie jak to wygląda. To musimy chyba troszkę po prostu podnieść i też to będzie dobrze wyglądało. Jak sobie to troszkę podwyższymy, to sobie obniżymy, to jest znacznie lepiej. A w tym miejscu, no tu jest ogólnie spoko. Także kolejna pętelka gotowa. Możemy lecieć dalej z budową torów. Tutaj sobie to zrobimy w ten sposób, że ten tor będzie sobie szedł również w ten sposób tutaj, ale tu polecimy już po prostu na wprost coś takiego. Czy tu mi się uda? O, patrzcie, idealnie przejadę obok tej drogi. Super, super, super. Więc tak to będzie wyglądało, a tu dalej lecimy sobie znowu w takiej wiecie, odległości, no, na tą jedną kratkę, żeby zmieściła się może jakaś ścieżka rowerowa, kolejna, albo drzewka, no zobaczymy jeszcze. Tutaj sobie pozwolę od razu podłączyć, bardzo dobrze. I tak samo zrobimy sobie torowisko tutaj. A i tu już mamy koniec, więc będziemy robili tutaj pętlę tramwajową. Może w tym miejscu. Dobra, na oko, to będzie pętla na oko. Na oko, wyłącznie mi to wszystko. Dobra, tak żeby no taka nie była, wiecie, bardzo mała. Coś takiego, żeby też nie była zbyt duża. Tutaj tak. I tak. Piękna pętla. Oczywiście, no musi być raczej jednokierunkowa. Cyk, cyk, cyk i cyk. Nawet się zrobiło w dobrą stronę. Jestem po prostu zszokowany. Szok i niedożywienie. Ale tu możemy sobie jeszcze też zrobić w ten sposób, żeby ten tor był idealnie na wprost, żeby sobie szedł. Cyk i cyk. Teraz myślę, że prezentuje się jeszcze lepiej. Bardzo fajnie, więc będziemy sobie tu robili przystaneczki. Całkiem spoko. Dajcie mi torowisko tutaj tylko i wyłącznie w ten sposób. No i patrzcie, jaka piękna pętla, no, z prawdziwego zdarzenia po prostu. Superancko. To sobie jeszcze musimy tutaj podłączyć. Tu jest chyba, z tego co wiem, dobrze było wszystko, nie? Tu wystarczy tylko sobie zrobić coś takiego. Okej. Okay. Także generalnie mamy wszystko jeszcze, nie? Teraz. Jest wszystko podłączone, więc pierwszą linię można by uruchomić. Zrobimy sobie jeszcze gdzieś, może w tych rejonach, jakąś zajezdnię tramwajową. Spróbujemy coś tutaj ogarnąć. Wjazd sobie zrobimy może tu na przykład, z takiej zwykłej drogi. Na przykład gdzieś stąd. No, chciałbym w ten sposób, żeby to zrobić. Pyk. Tutaj w ten sposób to sobie jeszcze podłączymy. Kurczę, nie to. To podłączymy się jeszcze tutaj. Na przykład w ten sposób, a tu będzie droga w ten sposób sobie szła, coś takiego. Dobra. I tutaj można też zrobić jakby tą drogę, żeby tu nie było parkingów na tym. Też trochę lepiej ten beton się prezentuje. Ale i tak to troszkę wygniemy za chwilę, żeby to lepiej też wyglądało. I pousuwamy stąd niepotrzebne przejścia dla pieszych, bo tu jest ich naprawdę o wiele za dużo. Ok. Tutaj też sobie to naprawimy. Tak. Tak, to troszkę bliżej. Nie musi być aż tak bardzo daleko. Tu już widzę, że sobie pojazdy korzystają, więc bardzo fajnie. I wywalimy stąd wszystkie, znaczy no może nie wszystkie. Ten wywalimy, ten i ten.
oraz ten i ten. A tutaj na tych bokach niech będą. Jeszcze te strzałki też bym sobie stąd wywalił. No bo to nie jest totalnie tutaj potrzebne. O, jeszcze to lepiej wygląda. No bo tu nie ma jakiejś innej możliwości. Patrzcie, znacznie, znacznie lepiej. Okej, tu mi się trochę jeszcze zbugowało. Wiem dlaczego. Bo mam tutaj taki krótki odcinek tych torów. Ale jak sobie go przesunę, o, w ten sposób, to będzie git. Jest git? Jest git, dobra. Można to troszkę bliżej, przypuśćmy. Coś takiego. No i tutaj jakąś, kurczę, zrobimy sobie tą zajezdnię tramwajową. Ona jest, no, takich spoko rozmiarów, więc to też na duży plus, że to nie jest jakoś takie, wiecie, mega duże, jak w dwójce. Tu mi się zmieści, tu mi się nie za bardzo zmieści. Dobra, jakby ją tutaj zrobić fajnie? No, chciałbym ją tutaj sobie jakoś umieścić, żeby nie kombinować zbytnio. Zrobimy sobie ją tutaj w tym miejscu. Idealnie się zmieści na styk, proszę bardzo. I po prostu podłączymy sobie ją tutaj torem. Może nawet uda się takie dwa osobne jakby zrobić. Tylko tu jest ten taki odcinek. Można by go troszkę przesunąć, tego węzła w sensie. I czy uda mi się takie dwa osobne tory zrobić, żeby to fajnie wyglądało? O, na razie ciekawie to wygląda. Może jak sobie tak leciutko pykniemy. O, tu się naprawiło. I tutaj też się poniekąd naprawiło, ale... No nie wiem, na razie to jest w ogóle krzywo, ale to sobie na razie dajmy z tym spokój. Czy to narzędzie jakoś mi pomoże z tym? No niby tak, dobra. Teraz tak, co tu obniżyć? Chyba... Co tu jest wyżej? Budynek się jakby chyba trochę zapadł. Nie, jest git. To tory musimy sobie chyba troszkę... dać wyżej w takim razie. Tu i tu. Dobra, tu jeszcze też troszkę wyżej. Nie, tu już nie. W ten sposób. No i git. Tu jest chyba, tu jeszcze jest. Oj, ścieki. Oj, 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 ścieki, ścieki. Pokażcie mi budżet. Na ścieki możemy sobie dać na 100% już, bez problemu. Czy to pomoże? Czy nie? Pomoże czy nie? Powinno pomóc chyba. O, trochę szybciej bym prosił. Okej, pomogło. Tak? Tak. Jest git. Teraz tak, tu jest po pierwsze zbyt dużo tych słupów. To jest chyba takie najgorsze, jak to wygląda, ale... Jak sobie przynajmniej te tory pousuwamy, to już to będzie lepiej się prezentowało. Tutaj tak samo, jakieś takie... Tak, i z shiftem. Lecimy tam. I lecimy w ten sposób. Jak to wygląda? No powiem wam, jest dobrze. Gdyby te tory tutaj nie były takie trochę... Takie przesunięte, jak widać. Chyba, że jeszcze to mi się uda jakoś tym naprawić, ale no nie wiem. Dobra, udało się. Aż dziwne, że tutaj się to jeszcze jakoś zmieściło w ogóle to zrobić. No to oni, no to teraz jest git. Gdyby nie to, że tu jest narąbane tych słupów tyle, że łomatko i córko, to by to prezentowało się jeszcze lepiej, ale ogólnie jestem zadowolony. Wszystko równiutko i w prawo i w lewo do jazdy bez problemu, jak dla mnie jest dobrze, więc sobie to w ten sposób zostawimy. Także zajezdnia, powiedzmy, że jest gotowa. Także odpalamy, moi drodzy, pierwszą linię tramwajową. No, to nie jest to narzędzie. Ctrl Z działa? Działa, uff. Dobra, to mi tu proszę to troszkę wyrównać. Dobra. Tu tą drogę chyba damy też troszkę niżej, żeby budynek nie był w połowie przez nią pochłonięty. No, bez przesady. Dobra, lekkie tam wykopki musieli zrobić. I teraz jest git. Tam sobie już powoli niech pod górkę idzie. Dobra, także to jest ogarnięte.
całkiem fajnie wyszło. Tutaj będzie może jakieś osiedle mieszkalne w sumie, nie? A także no, możemy to powoli też ogarnąć. Na razie te tramwaje sobie tutaj puścimy. Dobra, tu będzie oczywiście pierwszy przystanek. Kolejny będzie tutaj przed tym skrzyżowaniem. Kolejny w sumie może być... może być tu, czemu by nie. Kolejny będzie tutaj na przykład, troszkę blisko siebie, ale chcę, żeby dużo było tych przystanków. Na pewno jakiś też będzie tutaj, na tym takim łuku, albo na tym odcinku prostym w sumie może być tutaj na, o też przystanek. Tak już na przyszłość. Auto zapij, dziękuję bardzo. Tu będzie przystanek na pewno. Tutaj, bo to idealne miejsce po prostu. Może być w tym miejscu. Jeszcze jakiś, chyba że tego damy troszkę wcześniej. Gdzieś tu. To tu będzie jeszcze jeden i tu będzie jeszcze jeden. Taki już końcowy na tym tej pętli. No i teraz sobie wracamy, żeby też tych przystanków było dużo, bo to jest też dobre, gdy jest ich dużo, dlatego że ludzie mają dojście wtedy wszędzie, z każdej części miasta. Tu i mogą też wszędzie dojechać. Nawet nie wiem, czy tu sobie jeszcze nie walnę, ale nie, tu już chyba jest bez sensu. Mamy na tej pętli. Okej, także moi drodzy, linia gotowa. Dajcie mi tak, po pierwsze zmiana kolorku, będzie to czerwona linia i nowe tramwaje. Tramwaje zrobimy sobie te, co mam pobrane, albo może jakieś inne. Albo nie, damy sobie te pesy, bo one są bardzo ładne, te tramwaje. Zaraz powinny wyjechać, zobaczcie, nawet sobie to walniemy z kamery pierwszoosobowej, jak to wygląda. Piękne tramwaje, zachowują się bardzo dobrze na tym rozjeździe. O, widzę, że też od razu się rozjeżdżają w różne strony, to jest fajne. I ten teraz pojedzie w prawo, tak? Nie, też w lewo, dobra. To pan w prawo, tak? Super, to się fajnie rozjeżdżają, super. Ten też w lewo, kurde, ej, w prawo może by jeszcze jakiś pojechał, co? A nie każdy tak w lewo ciśnie, co to ma być? No dobra, to w ogóle jaki to jest fajny widok. I te chmury, i ta góra, wow. Naprawdę wow. Czy naprawdę tylko jeden tramwaj pojechał w tamte rejony? No zawsze coś, bo tu już ktoś czeka. Tylko sobie tu jeszcze nie zrobiłem takiej rzeczy, jakichś chodniczków, które tu wydaje mi się, że byłoby całkiem dobrym rozwiązaniem, żeby można sobie tu było jeszcze jakoś dojść, przejść w ogóle w ten sposób. Mamy tu jakieś takie jeszcze przystanki gdzieś, gdzie można by zrobić. No niby tu, ale tutaj na razie jeszcze nic nie ma. A, wiem gdzie. O, tutaj jeszcze nie ma dojścia w ogóle, totalnie. Sobie zrobimy przejście z tego skrzyżowania. Tutaj skrzyżowanie też będzie połączone w ten sposób. Na przykład jakieś dojście, na przykład tu jeszcze może być. W sumie też i tutaj. No, o, coś takiego. I już ktoś idzie. Już idzie pierwszy pasażer, czy... Żerka. Pani Żerka sobie już przyszła. Superancko. Elegancko. No i tramwaje sobie piękne. Ile ludzi? Wow, zero osób. Super. Ale no zobaczymy, jak to będzie za chwilę wyglądało. Możemy teraz tutaj troszeczkę się rozbudować. Zrobimy sobie to może jakieś fajne osiedle. Czemu by nie? Tutaj pasuje mi w ogóle rondo, nie? Jakby nie wiem czemu, ale no tak. Dawno nie było ronda. Więc możemy sobie takie malutkie rondo na 15 na przykład zrobić. Tylko takie troszkę węższe. O, coś takiego sobie tu zrobimy. Oczywiście z anarchią. O, takie rondo. To co? No chłop widzę zrezygnował i nie będzie jechał rondem. I pojechał sobie na skróty, tak bardzo na skróty. Gdzie pan w ogóle jedzie? To jest też ciekawe. Czy on wjedzie w budy... Aha. I gdzie on pojedzie? Aha. Tam już coś stało. Ej. Coś ty zrobił. Tutaj stoi już jakiś pojazd. Czemuś ty w niego wjechał? I on idzie do parku przyrody? Gdzie ty idziesz? Czy ty idziesz tam? Tramwajem, tak? Ej, to spoko. To wybaczam w takim razie. Okej. Możemy teraz sobie zrobić z tego ronda wjazd na osiedle na przykład. Ten w ogóle jak zaparkował, to był super parking, nie? Też na tramwaj idziesz?
ej, to jest spoko, że sobie ludzie korzystają z tramwaju jednak. Będzie mniejszy ruch, będą mniejsze korki. Ej, to jest takim spoko. Jeszcze bym sobie zmienił tutaj troszkę to skrzyżowanie, te drogi w sensie, bo one są takie, no nie za bardzo mi się podobają. Zrobimy sobie je troszkę inaczej. Tu taki jeszcze może jakiś... Aha, super, albo obok. Łącznik sobie tędy tutaj taki jeszcze zrobić. Czemu to jest tak krzywo, ej? Aha, bo nie mam... Dobra, nie było tematu. To też jest krzywo. Znaczy, no teraz trochę lepiej. Myślę, że można by taki łącznik zrobić, który też byłby z tej drogi, która tu już jest. Z tej ciemniejszej drogi. To jak już tutaj jestem, to sobie też naprawię. Nie zapomnę. O, dobra. I tak, tą drogę. Można by wjechać tą drogą w tą drogę, którą tutaj właśnie zrobiłem. Na przykład, jakby tutaj teraz wjechać? Jakby pod takim kątem wjechać. Dobra, i tu byłby tylko wjazd w tą stronę i wyjazd, nie? Coś takiego na przykład. No, to by było git. Bo ta droga by sobie szła na przykład tutaj, tu by było skrzyżowanie, może jakieś kolejne rondo w sumie. Tylko tak, tu potrzebujemy jeszcze tego, żeby sobie to naprawić. No, tutaj tak. Bardziej w ten sposób, no i tu jest w sumie git. To no, nawet może być bliżej, bo tu nie potrzebujemy jakichś zakrętów takich dziwnych. Okej, także to jest taka droga, będzie z pierwszeństwem, a tu trzeba będzie ustąpić pierwszeństwa w razie czego. No i jest myślę dobrze zrobione. Tutaj sobie jeszcze troszeczkę to przedłużę, bo teraz będzie skrzyżowanko tu dopiero. To będzie jeszcze rondo. Jeszcze mi się fajnie zmieści. Okej, okay, aha, bo to tak. Aha, bo tu jest taka ta droga krzywa trochę. No dobra, ale no trudno się mówi. Nie będziemy jej zmieniali. Jak już tak zrobili, to co ja poradzę? Tak i tak. No, coś takiego, a tu będzie teraz rondo. Takie małe, fajne, kolejne znowu. Oczywiście jednokierunkowe. No, żeby nie było zbyt łatwo. Takie dwa ronda pod rząd. I tutaj sobie z tą drogą lecimy. Ale czemu to jest tak? Nie mogę zrobić tej drogi pod jakimś innym kątem. Czemu to jest według gry dobry kąt? Przecież to jest krzywo. No ewidentnie. Ale takie są miasta. Czemu by nie? Może być. Takie są miasta, to jest krzywe. Dobra, to tutaj, a tu mi się zrobi dobrze, a tu mi się zrobiło dobrze. No to nie wiem. Czemu tam jakiś taki jakiś dziwny odchył? Tamta droga była jakaś krzywa, czy mi się wydaje? To troszkę tak, żeby ten zakręt był troszkę ciaśniejszy jednak. Dobra, także to by było w ten sposób. Ale tu będzie jeszcze jedna ulica z tej sobie szła, która będzie taką drogą ślepą, która będzie kończyła się tuż przy tym rondzie, tak bliziutko. Tutaj będą domki jakieś mieszkalne, super blisko torów tramwajowych. To będzie mega mieszkanie, ale będą dobrze wygłuszone, także no problem. Dobra, tutaj tak, bardzo ładnie. I tu będzie tylko i wyłącznie teraz przejście, które będzie łączyło te dwie drogi, to rondo. O, tu, no nawet dobrze to wyszło. Tylko tak, czy to mi się połączyło? Tutaj chyba nie ma połączenia. Trzeba takie nielegalne połączenie tu jeszcze zrobić. Coś takiego, żeby było przejście na ten przystanek w ogóle, jakiekolwiek, bo teraz nie było. A to też sobie tak zamaskujemy taką właśnie ścieżką, bo nie będę takich budynków stawiał, tego takiego betonu, tylko to sobie ze ścieżki zrobimy, też przy okazji będą latarnie, też spoko w sumie. No i mamy taki kawałeczek kawałeczek betoniku. A propos budynków, mam jakieś fajne budynki, możemy sobie grę odpauzować, już tam wszystko porobiłem, to co miałem. Co my tu mamy ciekawego? Jakieś fajne bloczki, to jest takie troszkę nowoczesne, bardzo,
A tu mamy takie domki jednorodzinne, to może gdzieś w innym miejscu, może tak gdzieś bardziej tutaj sobie zrobimy. A tu możemy sobie zrobić takie bloki. Chyba ich jeszcze nie robiłem. Czy robiłem? Nie, nigdzie nie ma. To czas je zrobić, bo te są bardzo fajne. Także tu będzie, no czemu albo tak, albo tak. O! To sobie muszę je w takim razie troszkę pik. Może nawet je jeszcze pik. No, niech będzie. I teraz tak, cztery klatki odstępu, bo one tyle mają. Dobra. Okej, okay, no to będą jednak trzy klatki odstępu. O, no i tak jest git. W sensie, no one nie muszą być aż tak bardzo, wiecie, daleko od ciebie, bez przesady. Tak się robi budynki. Wiem, znam się. Tutaj i tutaj. I tu by mi się w sumie jeszcze jeden zmieścił. Jakby jest git. Jest git. Spoko, jest dobra jest odległość, nie ma tragedii. Gorzej budują i też ludzie mieszkają. Ja nikomu nie, wiecie, nie narzucam, żeby tutaj zamieszkali. Jak chcą, czemu by nie? Tu i znowu albo obok. Proszę bardzo. Piękne bloczki. Piękniutkie bloczki. Blocki? Tu by mi się jeszcze jakiś zmieścił koło tego ronda. Oj, tu już tak. No. Czy on się chce do tego ronda teraz zrobić? Matko, to wyłączcie mi zoning. Teraz jak się wyłączało zoning? Wiem, że to jest w grze już, ale ja jednak wolę to przez tego moda sobie zrobić. Nie wiem czemu. To jest to? Tak, to jest to. Pyk, pyk, pyk. Teraz powinno mi się dobrze to przymocować. Dokładnie. Tu będzie jeszcze jeden blok. Okej. Okay. No i myślę, że bardzo fajne osiedle. Nie wiem, czy nie zrobimy sobie jeszcze ich po tej stronie, żeby to już tak całe, wiecie, wypełnić tymi domkami. Czemu by nie? W sumie. Tutaj sobie tak oddzielimy to takim właśnie drzewkiem, parkami te bloczki. One są też fajne, bo takie nie są mega wysokie, więc to jest też w sumie całkiem git, że tak to wygląda. Kawałeczek drogi tutaj jeszcze myślę może być. Też tak dosyć blisko. O, w ten sposób sobie to zrobimy. Tu nie będziemy się łączyli, będzie tylko i wyłącznie jakaś ścieżeczka. Tutaj się łączyć. Pod takim kątem od razu wjechać. Myślę, że nie za bardzo. Trochę to oddalimy od tych torów. I zrobimy to może pod takim kątem, troszkę to lepiej będzie wyglądało. I tutaj, żeby jeszcze, no ten już się tutaj władował, a ja go usunąłem, hehe. Tutaj, żeby też był lepszy wyjazd, będzie troszkę łagodniejszy tutaj ten zakręt. O, no i dobra. I git. I tu jeszcze może być więcej budynków mieszkalnych, albo może jakiś sklep w sumie, bo nie robiłem dawno. Oczywiście, tu jeszcze muszą być parkingi, no bo jakżeby inaczej, ale parkingi zrobimy sobie takie podłużne, te. Żeby nie robić ich aż tyle, mają też parkingi przy samych, wiecie, przy drogach, także też git. Tu i tu, coś takiego. I tu jeszcze by się jeszcze jakiś przydał, ale no nie mogę. O, może być tu. Dobra, więc to by było w ten sposób. Do tego jeszcze jakieś ścieżeczki sobie tutaj porobimy. Dobra, może tak bez tego wszystkiego. Takie asfaltowe, ładne. Tutaj jakieś takie pomiędzy tymi budyneczkami. Oczywiście na wyjście z psem na przykład. O, takie trochę powyginane dosyć mocno. Tak, tak i tak. Tu mi się jeszcze coś zmieści. Tu mi się, chyba się, no właśnie, zaś się to zepsuło. Tak mnie to denerwuje. Czemu to tak się wygina dziwnie? Ja pierniczę, no. To się nie może zrobić po prostu normalnie jakoś. To też jak się wygięło. No gdzie to tam? Gdzie to jest? Chodź tu. Dobra, w ten sposób. No niech będzie. Tu już sobie tędy ludzie chodzą. No! Super! To mi się podoba, że ludzie korzystają. Tu sobie zrobimy z tego przejścia dla pieszych, takie jeszcze takie, wiecie, takie dojście. Gdzieś tak, o, z dala tutaj od tych budyneczków. Na świeżym powietrzu, cisza, spokój. Żeby sobie też tam przejść.
oddychnąć. Tutaj może być takie jeszcze jakieś przejście, bo tutaj raczej nie będzie nic stało, więc może być po prostu ścieżeczka. Jeszcze jakaś kolejna gdzieś tam. Jakieś szybkie dojście, szybsze. Mamy tu autobusy. Ja tu w ogóle nie porobiłem żadnych przejść dla pieszych. A wypadałoby, żeby coś tu było. O, żeby można było korzystać z obu stron. Co nie? Tak samo zrobimy sobie w tym miejscu. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Takie porobić. I teraz tu jest ścieżeczka. To sobie ludzie... O, tu w ogóle ile chodzi osób. Tu jeszcze możemy sobie też takie przejście zrobić. Może Anusz to sobie będzie tędy chodził na autobus. To sobie tu fajnie przejdzie. I ścieżeczką na autobus. No, także to by było w ten sposób. Jakieś drzeweczka sobie tutaj posadzimy, jak już tutaj jestem. No, damy troszkę takich. Zazielenimy. Drzewka tutaj też, tu już ma, tu już naprawdę sporo osób sobie tędy chodzi. To mi się mega podoba. Koło tej zajezdni będą takie raczej, no, jakieś rzeczy takie, wiecie, związane może jakieś usługi drogowe czy coś. Żeby tam raczej nie, jakichś budynków nie robić, chociaż w sumie koło zajezdni też budynki mieszkalne są, bo to raczej no, nie hałasuje. Jak już tramwaje wszystkie wyjadą, to jest git. Co tam niby ma hałasować? To jest dziwne, że tak w tej grze dużo budynków hałasuje, jakby, no nie wiem, jak już coś się zrobi, to już się nie hałasuje. Raczej te budynki są tak wyciszone, żeby no, nie hałasowało tam, co się dzieje ze środka tych budynków, no ale nie wiem. Troszkę jeszcze takich mniejszych sobie tu porobimy drzewek i od razu lepiej to wygląda. Jak jest tak pusto, to jest tak nieładnie, ale tak jest w sumie wszędzie, nawet w prawdziwym życiu. Jak już posadzą te drzewka jeszcze, to prezentuje się znacznie lepiej niż jak ich nie ma. Ale tu będzie tak po prostu tylko i wyłącznie zielono. Nie będziemy tu chyba robili żadnych takich kolorowych tych krzaczków, bo to jest myślę bez sensu. Tu już masę osób chodzi. Właśnie tutaj widziałem. Do bloku. O, ciekawe skąd. Z tramwaj? W sumie może być, nie mam pojęcia. Proszę bardzo. Coś takiego, nie no, powiem wam, jest naprawdę bardzo dobrze. Jest git. Jeszcze musimy sobie tramwaje puścić w tamte rejony gdzieś. I to może sobie też zrobimy. Wywalimy sobie to, znaczy wywalimy. Przeniesiemy sobie. Na razie może gdzieś tu. Proszę bardzo. I zrobimy to też taki kolejny, bo on teraz ma tylko w jednym miejscu chyba zasięg. Bardziej, no właśnie. A tutaj nie za bardzo. To jeszcze może być coś takiego, przypuśćmy, tutaj. I powinien być dużo lepszy teraz zasięg. Zaraz zobaczymy. O, całe miasto. Okej, bardzo dobrze. A tutaj teraz polecimy z tym tramwajem. Na początku jeszcze zaktualizujemy sobie drogę. Może damy sobie to w ten sposób. Użyjemy, jakiej by tutaj drogi użyć? Może coś takiego. Czteropasmowa droga z torami i drzewkami, żeby było ładnie. Mamy też tutaj drzewka, więc żeby ich było więcej. Nawet tylko mamy tu autobusy, więc one będą blokowały mi jeden pas, jak się będą zatrzymywały, ale spróbujemy coś na to ogarnąć. Może wyłączymy ruch dla innych pojazdów w tym miejscu, gdzie jest przystanek, żeby sobie tak omijały samochody to miejsce. W sumie nawet spoko. Tu sobie lecimy w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Tak, tak. I tak. I tu będziemy sobie mogli zjechać na bok. Zobaczymy, czy w tym miejscu, czy troszkę dalej. Dobra, także tutaj tramwaj, dajcie mi, o, to. Tak? No nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na razie to tu się tylko zbugowało wszystko i tyle. Czy to jest do ratowania jeszcze jakoś? No niby git, dobra. Czy teraz to mi pomoże, czy to jeszcze bardziej zepsuje? Chyba pomogło w miarę. To by musiało być tak, ale tu mi się coś w ogóle... Chociaż, czekajcie, to se muszę teraz cofnąć bardzo do tyłu. No i tak, dzięki temu tu jest łagodny wyjazd. Tory zrobiły się całkiem git. Trochę mi tu zalało tym betonem, ale to może się jeszcze uda jakoś odratować. Nie, bo to już jest maksymalnie, tak? Ale o, w ten sposób. Ej, no kurczę, no. Tam się tu mi się zepsuło, naprawdę.
Jak sobie to tak troszkę oddalę. O. Dobra, tylko tu mi się tory znowu zepsuły teraz. To sobie muszę troszkę oddalić. Dlatego, o, pan też się widzę trochę zagubił w akcji, ale się nie dziwię. Damy, ja mu mogę to wybaczyć. W sumie. Tutaj musimy ten tor zrobić w ten sposób, żeby ten... Żeby tak się to nie bugowało. Może to sobie oddalimy. Jeszcze. I teraz. I teraz tu jest, tutaj nic tam się nie buguje. Tory są ładnie równe. Tutaj również nic tam nie wchodzi. Trochę tam zabetonowali. Mogę to jakoś uratować? Czy nie? To też możemy sobie taki łagodniejszy ten zakręt zrobić. No kurczę, no. Czemu jest ten beton? No nie, dobra, niech będzie. Trudno. I tutaj tory są również bardzo dobrze zrobione. Tylko tam się trochę zapadły, ale to akurat no problem. Sobie to wyrównamy do obiektu, tego obiektu i już będzie dobrze. Także zjazd jest bardzo fajny. Nawet. Teraz musimy się jeszcze jakoś tutaj dostać. I tu my się porobimy to podobnie. Czyli po prostu od razu z tego skrzyżowanka torem polecimy takim 90 stopni w ten sposób. Ok, chyba to też będzie w miarę git. Tutaj teraz na wprost. I tu może tak się bliżej tego, tej strefy takiej, wiecie, tej biurowej możemy to zrobić. Na przykład tutaj tak, jeszcze będzie na wprost, ale tutaj sobie tego już tak leciutko może odbijemy. Coś takiego. I tutaj w ten sposób. Tutaj jest coś tam sobie będzie jeszcze mogło stać, może jakiś, nie wiem, jakaś poczta kolejna, czy coś. Coś tam się zrobi. I w ten sposób. Także tory też w tamte rejony mamy ogarnięte. A to, o, i tutaj nawet od razu mi się tak, no prawie, bo mi się te tory pokrzywiły, ale to wystarczy. Na, ale nie no, powiem wam, jestem w szoku, że tu mi się tak za bardzo nic nie zniszczyło. No, może oprócz teraz, ale to musimy troszkę cofnąć. I jest naprawdę elegancko, ej, super. Naprawdę jestem w szoku. Pan też kolejny? Co tu się dzieje? Każdy sobie drogę skraca. No, no dobra, no tramwaje jeszcze nie jeżdżą, więc mogę mu to wybaczyć. No i tutaj sobie gdzieś z tym torem dalej polecimy. Nawet nie wiem, czy nie na drugą stronę, gdzieś tam, tędy. Na razie chyba pęta byłaby może w tym miejscu gdzieś i będziemy w kolejnym odcinku coś tu może robili. Połączymy też sobie tą drogę, jakoś tam, jakieś rondo, tak samo tą drogę. I będzie naprawdę bardzo dobrze. Pokażcie mi te tramwaje jeszcze, jak to wygląda. Ile ludu, łomatko, ile ludzi, zobaczcie. Zobaczcie, ile ludzi na tramwaj czeka. A tutaj ile w nim jedzie? 31 osób, super. Też mega mi się podoba pojemność tych tramwajów. 200 osób, super, a nie 90, jak w tych standardowych. Ej, no powiem wam, super. A tutaj? Ile osób czeka? Ile jedzie? 35 wsiadło, super. Naprawdę dużo osób i chyba nawet tak widzę, jakby było mniej aut na drogach wszędzie. Serio, ej, to jest, to mi się podoba. Okej, moi drodzy, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, pa pa!